Siema, dzień dobry. Ja nie wiem, co ja dzisiaj robię. Generalnie dużo osób nie wie, co my dzisiaj robimy. Znowu bawimy się w krytykującego Nikodema, bo tak wolno. Pozwolicie sobie, że się jeszcze jedna osoba z wami przywita. Tutaj z wami w tym oto superanckim odcinku, bo dzisiaj będziemy... Zamknij się Facebook. Bo dzisiaj będziemy krytykowali moją mamę YouTube'ową. Halo, halo, dzieciaki! Będę tutaj krytykował mamę Nikodema. Ja vlog SBL. Ha, 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 ha. Bardzo dobrze, tato. Ha, 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 ha. Dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem. A dzisiaj oglądamy film ja vlog SBL XDDDDDDD, czyli film mojej mamy pod tytułem Maseczki Selfie Project Test z chłopakiem. Ja nie mam dziewczyny, a zazdroszczę. XD, pozdrawiam mamę, pozdrawiam Wiktorię. Tą Wiktorię. Dobra, oglądamy. Hashtag romans. Cześć, witajcie, z tej strony ja, a... Siema! Dzisiaj troszkę pobłyszczymy. O, ja też błyszczę, wiesz? Ja też bym chciał błyszczeć, a nie, ja już błyszczę oldschoolowymi bitami, moi drodzy. Już w połowie przyszłego roku, jakoś przed wakacjami powinienem wydać kolejny album Mikrusa. Nie Young Mikrusa, Mikrusa, uwaga, to nowość jest. W oldschoolowych bitach z lat 90. koniec z trapem. Mikrus odszedł od trapu, żeby zacząć prawdziwy polski hip-hop z lat 90. Powrót do korzeni. Dukanie na starych bitach. Przetestujemy dwie maseczki, filmy Selfie Project. To jest Selfie Project? Chyba. Mła. Które są dostępne w Rossmanie. Cena takie. A czy Rossman zapłacił ci za to, żebyś reklamowała ich produkty? Albo ich sieci sklepowe? Chyba nie! Aż się kamera przesunęła. XD. Do produktu jest około 4-5 zł. Ogólnie mam dwie maseczki. Tutaj meine Liebe. Meine Liebe. Pierdoli po niemiecku. Nie. Nie wolno tak. Boisz się, że będąc w publicznym związku nie dojdzie do tak zwanego zerwania? Nie, wcale nie. Nie, bo my tak bardzo się kochamy. Po czym miesiąc później zerwałam z chłopakiem. Freeze. Dziękuję. Mamy taką czarną maseczkę, ona jest oczyszczająca. Oczyszczająca. Może zacząć w ogóle fajnie, błyszczy. Jak fajnie. Teraz mamy jeszcze jedną maseczkę. Jest ona wygładzająca, jest taka zielonej herbaty prawdopodobnie, a to jest z węglem. Węgiel! Ile tego węgla! Ile tego węgla! Ale się o węgiel będę bardzo starał! Wpadłem na pomysł, aby przetestować dwie maseczki jednocześnie, aby sprawdzić, która się bardziej spisała. Ja przepraszam, że ja tak ciągle zatrzymuję ten film i znowu będzie 20 minut materiału, ale tu praktycznie wszystko można skomentować. XDDDDDD. Widzowie mamy przyjdą i powiedzą: Boże, dlaczego hejtujesz Wiktorię? A ja nie hejtuję, ja ją komentuję. Więc przetestujemy dwie maseczki jednocześnie, przedzielimy sobie twarz na pół. Boże święty, Wiktoria, nie możesz. Nie możesz tak. Gdzie masz nóż w takim razie, skoro chcesz? Aaaa, żarciki, ha, 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 ha. Poglądajmy dalej, bo to żałosne jest. No i tak przetestujemy. Ale fajny pieseł. Trochę dźwięk może być za głośno, więc przepraszam. Albo w sumie podgłośnimy. I mikrofon też pierwszy. Dobra. Czekamy aktualnie jeszcze tak 15-20 minut, aż mi to loski i zobaczymy efekty. Za chwilę.
Tak, w miarę dobrze zeszła mi ta maseczka, w miarę, bo naprawdę męczyłam się, żeby tego. Porównamy sobie teraz efekt, jaki właśnie jest prawa strona, moja prawa i moja lewa. Czy tam jest lampa pierścieniowa, bo... No... Chyba tak. No. Więc tak, jedną miałam Pierścienie się odbijają od oczu Wiktorii. Wygładzającą, drugą miałam oczyszczającą. Porównamy sobie tak. Widać od razu, że ta maseczka wygładza twarz. Więc bardzo... Też planuję sobie. Bardzo fajna. Z tej strony mam oczyszczenie, ale osobiście porównałabym z jedną maseczką, którą właśnie za chwilkę będziemy sobie z moim chłopakiem robili. Porównamy w sumie sobie właśnie tą maseczkę, wydaje mi się, że będzie nawet o wiele lepsza, więc porównamy sobie. Ale tak powracając, moim zdaniem spoko są te maseczki, są tak naprawdę podróbką Glam Glow. No, powiem wam osobiście, że... A ta podróbka gada, a ja mam podróbkę Suprema, ja się nie chwalę. No spoko są te maseczki, jak na tą cenę, tak spoko. Szkoda, że nie wyprodukowali w takich słoiczkach i to by było nawet fajne, bo tak naprawdę powiem tak. To jest wydajne, ponieważ tak naprawdę zużyliśmy połowę takiego czegoś, no ale to jest... Ja tu chciałem powiedzieć, że znawczyni się znalazła, nie? Ale zapomniałem, że kobiety to są znawczynie na wszystkim i na wszystkich. Wiecie co? Ja dodam w montażu nawet takie bardzo fajne zdjęcie na temat moich paznokci. Patrzcie na te pazurki. Gdzieś tu, o, tu... Chwila, halo. Autofokus, halo. Dupa. Nie to, że wam fakasa pokazuję, nie? Tylko... Tutaj na palcu są takie różowe punkty, jeszcze, tutaj jest oznaka mi... Nie, to jest po prostu oznaka tego, że Wiktoria, nie ta Wiktoria, mi malowała paznokcie, więc bardzo serdecznie pozdrawiam, czekam na fioletowo-czarne paznokcie, kochana koleżanko, przyjaciółko, Boże Święty. Już się tak wkręciłem, wkręcając tą Dylewską, że... Że Wika jest ze mną, że kurde, mylą mi się słowa. Teraz tak naprawdę zostało, nie wiem, zaledwie na pulik jeden, więc mogliby zrobić w pudełeczkach. Ja naprawdę i tak jestem zadowolona. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Standardowo proszę cię o zostawienie łapeczki w górę oraz miłego komentarza. Jeśli jesteś nowy, zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście muszę wam coś powiedzieć. Wybaczcie, jestem bez makijażu. To widać po pryszczach na mordzie. Ha, 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 ja już nie mam. Ha, 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 ha. Co ja robię ze swoim życiem? Obrażam kobietę, że mam pryszcze na mordzie. Jestem złym synem, człowiekiem i wszystkim innym. Panie i panowie, powinniście mnie za to tępić. Oglądajmy dalej. Tak naprawdę powiem wam osobiście, że jakoś tak w makijażu czy bez makijażu czuję się swobodnie, więc... Bez makijażu czuję się swobodnie, a potem hejty. Dlaczego masz pryszcze na mordzie, Wiktoria? Wyschowaj te pryszcze. Nikodem hejter, dobrze. No. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. Którzy mówią, że dziurawe mam kieszenie. Ja swoje też tak będę przesyłał buziaczki, elo. Tak więc, tak, powiem tak, że film fajny, bardzo śmieszkowy, bo z chłopakiem. Ja też bym chciał robić filmy ze swoją dziewczyną, której nawet nie mam! Rozwaliłbym krzesło, ale to nic. To jest ostatni film w tym pomieszczeniu, pamiętajcie o tym. Już w przyszłym tygodniu film o... Film Reziego możemy sobie obejrzeć, jakiś taki króciutki. Jakiś tam się na pewno znajdzie, nie? Bo nie chcę oglądać 17-minutowych filmów i robić z tego 30 minut materiału. A i tak już mam dychę. 10 minut materiału, więc naprawdę sporo. XD, coś tam się zmontuje na pewno. Moi drodzy, kochani i w ogóle... Ja wyłączyłem nagrywanie na tym. Na OBS-ie na komputerze, fuck. A dobra, kij z tym. Tak już nie nagrywam. Więc moi drodzy, moi kochani... Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej, więcej i więcej, to chcicie mnie więcej. XD. Żartuję. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, skomentujcie. A przekonam Wiktorię, żeby tutaj do mnie wbiła i nagrała ze mną odcinek na przykład What's in the Box Challenge, bo ogólnie
mieliśmy nagrywać What's in the Box Challenge, miały być pokrzywy jakieś tam w pudełku i w ogóle coś tam miały być, ale nie było, więc jestem zawiedziony tym. Biją na odcinek i mnie zhejtują wszyscy w szkole, dobrze, dziękuję. Żartuję. Nie, dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, cześć.